Witam serdecznie, Kijkowa Trasa, 2 marca 2011. Leci nam czas, leci. Dzisiaj troszeczkę o motywacji, do rozwoju osobowości i o samorealizacji. Może parę takich słów właśnie w tym temacie. Otóż motywacja. Czym jest motywacja? Tak naprawdę, no, generalnie jest takim jakby specyficznym stanem naszego umysłu, takim poziomem pobudzenia specyficznego, prawda? W którym nagle wydobywamy wiele wartościowych rzeczy, które są w nas, wydobywamy je na zewnątrz. Bo generalnie motywacja polega ciągle na wydobywaniu na zewnątrz tego, co jest w nas. Po prostu jesteśmy pobudzeni. To jest taka potężna iskra, która gdzieś tam wyzwala w nas potrzebę uzyskiwania wiedzy, potrzebę działania do tego, aby można było realizować coś, co sobie zamierzyliśmy. Gdzieś tam buduje w nas wytrwałość, siłę, charakter, żeby przetrwać niesprzyjające warunki. I teraz można by o motywacji mówić oczywiście bardzo dużo, ale ja bym chciał tak króciuteńko w tym malutkim, króciutkim filmiku powiedzieć właściwie o tak jakby dwóch aspektach. O takiej, powiedzmy, czysto samorealizacji, motywacji do czysto samorealizacji i motywacji do rozwoju osobowości. Otóż część ludzi funkcjonuje na tym naszym świecie na zasadzie motywacji, takiej motywacji do spełniania wyłącznie własnych potrzeb, czyli tak zwana samorealizacja. Są skoncentrowani na załatwianiu własnych spraw, właściwie interesuje ich, jak to często się mówi, tylko czubek ich nosa, prawda, i tego, co się wokół nich dzieje. Wpadli w zespół, jak to pisze o tym pięknie Zig Ziglar, zespół Morza Martwego, prawda? Czyli zbiornika bezodpływowego, prawda? Z którego właściwie nikt nigdzie nie ma pożytku. Woda tam staje się coraz bardziej jakby gęsta, prawda? Życie zamiera. I właściwie nikt się takimi ludźmi nie cieszy, ani się nikt nie cieszą. Nie mają przyjaciół zazwyczaj i właściwie gdzieś tam funkcjonują na jakimś tam marginesie życia. Choć tych ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jakby druga ta opcja motywacji to jest motywacja skierowana na rozwój osobowości, która wygląda praktycznie jak wartka rzeka z całym mnóstwem odpływów, która przynosi korzyści wszystkim ludziom wokół, przynosząc korzyści tobie, prawda? Jeżeli jesteś skierowany na w tej motywacji, na tą realizację, czy budowanie, czy rozwój osobowości każdego dnia, bo przecież o to tutaj chodzi, prawda? Czyli ta motywacja do samorealizacji jest jak wieczny student, który praktycznie zalicza rok za rokiem, czasami poprzez rok przez kilka lat, tylko po to, żeby gdzieś tam zdobyć jakiś papierek, a motywacja do rozwoju osobowości jest jak nauczyciel, który cały czas przekazuje swoją wiedzę uczniom. Także no jest tutaj zasadnicza różnica. I właściwie motywacja pozwala nam budować, czy staje się jakimś takim bodźcem do budowania mocnej postawy, abyśmy byli w stanie pokonywać wszelkie trudności, wszelkie problemy, które gdzieś tam po drodze się będą pojawiały. Szukajmy tej motywacji w nas. Naprawdę w nas samych, w środku, w nas jest największa motywacja do naszego życia. Inspiracje oczywiście przychodzą często z zewnątrz przychodzą te sygnały, które gdzieś tam coś pobudzają w nas, ale cała motywacja jest w nas, całe bogactwo jest w nas. Także może to tyle na dzisiaj. Szybko się muszę zbierać i lecieć do Poznania, bo dzisiaj mamy w Poznaniu spotkanie, a potem wieczorem o 18 w Gorzowie duże spotkanie domowe. To tyle na dzisiaj. Na razie. Hej.